W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni, dziś obchodzimy święta Wielkanocy, które kojarzą nam się z radością i weselem. Aczkolwiek nie tylko nam, osobom wierzącym, ale nawet ludziom, którzy są daleko od Pana Boga, którzy nie poznali miłości Boga, która objawia się w tajemnicy męki i zmartwychwstania Jezusa. Sama radosna atmosfera, wolne dni od pracy, spotkania z rodziną, to wszystko może być rzeczywiście źródłem pewnego naturalnego zadowolenia i wesołości. I to jest czymś dobrym. Tylko to wszystko ma przypadłościową zbieżność ze świętami Wielkiej Nocy. Nie wypływa z istoty świąt, lecz tylko z okoliczności przypadkowo im towarzyszącym. Jeśli z tych tylko powodów radujemy się i weselimy i życząc komuś wesołych świąt, to mamy na myśli, to nie zrozumieliśmy znaczenia i wielkości Wielkiej Nocy. Dlatego chciałbym rozważać na dzisiejszym kazaniu, co właściwie powinno być dla nas powodem do takiej prawdziwej radości, dla osoby wierzącej w zmartwychwstanie Pana. Przy czym te naturalne, wymienione rzeczy nie są czymś złym, bynajmniej. Są jednak czymś wtórnym do tych prawdziwych powodów, czymś dodatkowym i nieistotnym. Najważniejszymi powodami do radości z prawdy o zmartwychwstaniu Zbawiciela są trzy rzeczywistości. Pierwsza jest to triumf Pana naszego Jezusa Chrystusa w Jego zmartwychwstaniu. Druga rzeczywistość to jest nasze zmartwychwstanie z grzechów. Oraz po trzecie, radować się powinniśmy z naszego powołania do przyszłej nieśmiertelności i powstania z martwych naszych ciał. Możemy zatem powiedzieć, że ta istotna radość obejmuje całą historię ludzkości, ale i dla naszego konkretnego życia ma znaczenie i obejmuje je. Te powody do radości obejmują bowiem przeszłość, zmartwychwstanie Pana Jezusa, obecność, nasze powołanie do życia w łasce i przyszłość, powołanie do życia w chwale, również naszym ciałem. Przeszłość, gdy wspominamy rzeczywisty fakt, że Jezus Chrystus, umęcząc pońskim Piłatem, umarł i pogrzebion, powstał z martwych. Teraźniejszość, że to zmartwychwstanie Jezusa przyniosło nam prawdziwe życie w Bogu, wolność od grzechów, a przynajmniej dało nam sposobność do takiego stanu i powołało nas do tego. Ale również obejmuje przyszłość, powołanie do tego, aby również nasze ciało powstało do nowego, wiecznego życia, na wzór Chrystusa, co uwydatnia nam wielkość zmartwychwstania Jezusa i Jego znaczenie dla naszego życia. Rozważmy nieco o tych głębokich powodach do radości, jakie płyną ze zmartwychwstania Chrystusa. A żeby się prawdziwie radować, musimy być pewni zmartwychwstania naszego Pana. Nasza bowiem wiara i nadzieja w Bogu ugruntowana jest na tej prawdzie. Zmartwychwstanie bowiem jest największym z cudów dokonanych przez naszego Zbawiciela. A każdy taki cud miał być argumentem przemawiającym za przyjęciem prawd, które głosił. Praw, które często są dla nas wymagające i trudne. Sam Jezus mówi do faryzeuszów, jeśli słowom moim nie wierzycie, wierzcie moim uczynkom. Choć nie jest to czas teraz wykazywać prawdziwość i faktyczność zmartwychwstania, tym zajmujemy się bardziej podczas naszych niedzielnych kateches, ale wspominajmy tylko niektóre z argumentów ukazujących nam prawdziwość zmartwychwstania Pana Jezusa, że tu nie chodzi o jakieś duchowe przeżycia apostołów, tu nie chodzi o jakieś niewiadomo mgliste życie Jezusa w świecie, ale o rzeczywiste, prawdziwe zmartwychwstanie. Jezus wyraźnie przepowiedział, że tak się stanie. Na żądanie znaków od faryzeuszów i uczonych w Piśmie mówi, że da największy znak. Jako był Jonasz w brzuchu wieloryba 3 dni i 3 noce, tak będzie Syn Człowieczy w sercu ziemi 3 dni i 3 noce. Ewidentnie mówiąc o zmartwychwstaniu. A do apostołów mówi, gdy zmartwychwstanę, uprzedzę was do Galilei. Uczniowie nie rozumieli nic z tego. Dopiero po zmartwychwstaniu przypomnieli sobie te słowa Jezusa. Świadectwo apostołów jest bez zarzutu. Nie dlatego, że od razu oni wierzyli, bynajmniej. Ich postawa później, choć nie była początkowo dla nas wzorem, jest dla nas ogromnym argumentem na prawdziwość zmartwychwstania, gdyż oni bardzo trudno uwierzyli w Chrystusowe zmartwychwstanie. Byli bardzo oporni, co pokazuje, że nie było to zgodne z ich oczekiwaniami. Nie myśleli o tych słowach Pana Jezusa i nie rozumieli ich dobrze. Nie spodziewali się niczego, gdy Jezus umarł. Byli całkowicie przybici. Z tego powodu możemy powiedzieć, że te późniejsze świadectwo jest mocniejszym jeszcze argumentem za zmartwychwstaniem, za prawdziwością zmartwychwstania. Dlatego, że apostołowie nie byli skorzy do wierzenia, nie byli łatwowierni. Nawet jak niewiasty im to oznajmiły, nawet Tomasz, jeden z apostołów, nie chciał wierzyć pozostałym, którzy dawali świadectwo, że Jezus żyje. Według świętego Grzegorza Wielkiego, święta Maria Magdalena udowodniła przez swoją prędką wiarę mniej, aniżeli święty Tomasz przez swoje długie powątpiewanie. Oni dali świadectwo temu zdarzeniu, dali swoje życie na dowód swej wiary w to zmartwychwstanie Jezusa. I ta przemiana, jaka dokonała się w nich, nie jest inaczej zrozumiała, jak przez jakieś wyjątkowe i zmieniające ich życie wydarzenie, którym jest właśnie zmartwychwstanie, że ten Jezus, którego widzieli jak umiera, teraz żyje, obcuje razem z nimi przez wiele dni. Żydzi nie zaprzeczali temu. Święty Piotr nauczał o tym zmartwychwstaniu w zielone świątki przed wszystkim ludem. Na zbicie tych twierdzeń Piotra nikt nie wskazał na grób ani na ciało Chrystusa, zatem wszyscy uważali to za prawdę albo coś niewytłumaczalnego. Dlatego właśnie radujemy się, gdyż wierzymy mocno, że Chrystus prawdziwie zmartwychwstał, że jest rzeczywiście Zbawicielem świata i rzeczywiście Jego nauka jest nie Jego nauką, ale nauką Ojca, jest nauką samego Boga, gdyż On Bogiem jest. A co za tym idzie? Nauki Jezusa są prawdziwe. Stoi za nim cud zmartwychwstania, ta największa pieczęć prawdziwości Jego nauki. To jest przede wszystkim wnioskiem z tego, że człowiek może być uwolniony z grzechów. Apostoł Paweł w prostych słowach naucza. Zatem przez chrzest zanurzający nas w śmierci zostaliśmy razem z nim pogrzebani po to, abyśmy i my wkroczyli w nowe życie, jak Chrystus powstał z martwych dzięki chwale Ojca. Nasze życie w łasce, skuteczność sakramentów, każda łaska naszego życia, to wszystko jest źródłem prawdziwej radości, gdy wierzymy w Jezusowe powstanie z martwych, które jest świadectwem, że środki łaski, jakie nam dał, sakramenty, rzeczywiście są skuteczne. Z prawdy o zmartwychwstaniu płynie też dla nas ta pewność, że człowiek powołany jest już tu na ziemi do życia w przyjaźni z Bogiem, co nie byłoby możliwe bez dzieła zbawienia dokonanego przez naszego Pana. A zmartwychwstanie jest niejako pieczęcią, że tak naprawdę się stało. Czy myślimy o tym w święta wielkanocne? Że dzięki Jezusowi możemy żyć w łasce? Czy tak bardzo przyzwyczailiśmy się do tych wielkich darów Pana Boga, że już ich nie doceniamy? Traktujemy jako coś zwyczajnego, a co gorsze może jako owoc naszego postanowienia, jako owoc naszego wysiłku, a nie dar łaski. Czy może zbytnio nie cenimy tego zmartwychwstania z grzechów, które dokonuje się w duszy przez wlanie w nas łaski uświęcającej? Co prawda smutne jest, że nie wszyscy powstają, lecz wielu, bardzo wielu, a to sprawiać powinno nam radość. Chrystus żyje w duszach, uświęca je, odnosząc i w nas zwycięstwo nad diabłem, grzechem i jego skutkami w nas. Wreszcie i nasze powołanie i przeznaczenie, aby również mieć udział w chwale Chrystusa, aby przyjąć ciało na wzór ciała zmartwychwstałego Zbawiciela, jest powodem do radości. I ten powód dotyczy przyszłości, to prawda, lecz wiara nasza uczy nas i że my powołani jesteśmy do nieśmiertelności. Jak często lękamy się przyszłości, jak często obawiamy się tego, co na nas przyjdzie, a powinniśmy właśnie radować się na to, że nasze życie będzie miało kres i będziemy mogli, jeżeli wierni będziemy Bogu, żyć z Nim w chwale. Nasze ciało powstanie z grobu, aby mieć udział w chwale Chrystusa. Czyż nie jest to powód do radości? Sam Chrystus naucza nas, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. A apostoł narodów poucza nas również i o tym. Jeśli nie ma zmartwychwstania, to i Chrystus nie zmartwychwstał. Czyli właśnie z prawdy o zmartwychwstaniu Chrystusa jest nasze powołanie do zmartwychwstania naszego. Czy osoba wierząca, która rozważa i zastanawia się nad prawdami swojej wiary w to, co wierzy, może nie radować się z tych dzisiejszych powodów do radości? Nie może nie przeżywać tej radości zmartwychwstania naszego Pana. Rzeczywiście te dni powinny być powodem do wielkiej radości dla nas, która potęgować powinna tę czystą ludzką, lecz dobrą radość i wesele, jaka towarzyszy nam często w tych dniach. A nawet jak w naszym życiu są trudy i przeciwności, pamiętajmy, że jesteśmy powołani do Bożego życia, do tego, aby mieć udział w cierpieniach Chrystusa, by później również mieć udział w Jego chwale. Zakończmy te kazanie tą piękną kolektą z Niedzieli Zmartwychwstania. Boże, Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy wieczności przez jednorodzonego Syna Twego. Racz wspomagać nasze pragnienia, które uprzedzającą łaską swoją nam obudziłeś. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Chrystus zmartwychwstał.